Dla nas najważniejsza jest Polska, ale i Polacy. Dla nas najważniejsze jest to, co możemy dla Polski i dla Polaków zrobić. Chcę powiedzieć, że 30 lat temu na tej ziemi, na ziemi Kujawsko-Pomorskiej, w mieście Bydgoszczy, były wydarzenia, w których była zawarta walka o niepodległość, o suwerenność, o przyzwoitość, o to, że mogliśmy mówić w sposób otwarty, że mogliśmy wrócić do wartości. A dlaczego nam się to uda, to chcę Państwu powiedzieć, że dlatego, że ci, co wtedy to robili, Solidarność Pracownicza, gdzie jest Pan Przewodniczący Walczak i Pan Przewodniczący Puś, Solidarność Rolnicza, to właśnie te dwa związki wtedy walczyły o demokrację. To wydarzenia bydgoskie poszły w Polskę. Nie dlatego, żeby promować ten region, tylko dlatego, że ci ludzie tu mieszkający myśleli o ojczyźnie, a potem o sobie. Ja bardzo dziękuję szanownym panom, że tutaj jesteście. Pan przewodniczący Walczak powiedział o biedzie. Tak, bieda jest rzeczą wstydliwą. Bieda jest rzeczą, która upokarza ludzi. Bieda wśród rodzin biednych to jest wina rządzących, wina państwa. Chcę powiedzieć tak, że bieda występuje najbardziej przykro, jeżeli brakuje na podstawowe rzeczy. Dzisiaj mówimy o walce o polską wieś, o nie jej interesy, tylko zabezpieczenie produkcji rolnej. Bo przecież podstawową rzeczą egzystencji każdej rodziny jest przyzwoita żywność na odpowiednim poziomie. I chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska jest najważniejsza dla Polaków, dlatego że Polska musi zabezpieczać Polakom podstawowe warunki do egzystencji. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to prawda, ale w Unii Europejskiej są interesy narodowe, o interesach narodowych nie możemy zapominać. Ostatnio jest to tak troszkę, że o tym zapominamy. I mówimy o tym bezpieczeństwie żywności. Jeżeli coś się dzieje na rynkach światowych, europejskich, a państwo nie zadba o zabezpieczenie tej produkcji żywności, to wtedy odbija się to właśnie na najbiedniejszych. Bo dla kogoś, co dobrze zarabia, czy chleb będzie kosztował 2,50, 3,50 czy 4, ma znaczenie, a nie tak duże. Ale dla tego, co zarabia 1200, ma to duże znaczenie. I dlatego o tych sprawach musi mówić, naród musi być i Polacy muszą być solidarni. Muszą być solidarni. Co w ostatnim czasie się dzieje? Zamyka się wiele szkół, bo to pan przewodniczący Walczak to podny się bardzo cieszy z tego. Zamyka się szkoły na wsi. Chcę powiedzieć tak, że z punktu widzenia ekonomicznego tak trzeba czynić. Z punktu widzenia społecznego tak czynić nie należy. Więc pytanie, czy czynnik finansowy jest ważniejszy od czynnika społecznego, ludzkiego? Myślę, w ostateczności może tylko nad nim dominować. Ja nie ukrywam, że patrzę na salę, jest wielu ludzi młodych. Ja chcę powiedzieć tak, że tłumaczę moim kolegom rolnikom, oczywiście przez wiele lat, bo 30 lat publicznie funkcjonuję, że bardzo ważne jest nasze mieszkanie, nasze podwórze, ale musimy z niej poza to podwórze, poza to mieszkanie wyjść, żeby służyć innym i żeby coś wnosić dla dobra Rzeczypospolitej, bo nic samo się dziać nie będzie. Kujawsko-Pomorskie jest pięknie położone, jak spojrzycie na mapę, to jest w centrum Polski. I dlaczego tak się tu dziwnie dzieje? Dla mnie mieszkańcy Torunia, wsi pod Włocławkiem, dla naszej formacji muszą mieć tą samą wartość i te same problemy, które tam ich drążą, musimy rozwiązywać.